Joanna Wyrostek, witam Państwa w sobotę 15 sierpnia, czyli w dzień naszego wielkiego narodowego święta, państwowego i kościelnego. W naszym mieście odbyły się już uroczystości związane ze świętem Wojska Polskiego, ale to nie wszystkie ważne wydarzenia, jakie odbędą się dzisiaj w Biłgoraju. O szczegółach będziemy mówić właśnie w wieściach biłgorajskich. Zapraszam, zaczynamy. Nowy blok TBS uroczyście oddany do użytku. Mamy przygotowanych 40 mieszkań do zasiedlenia. Nowi lokatorzy w budynku po kolegium UMCS. Bez porównania będzie to inna powierzchnia, ponad 750 metrów kwadratowych. PGK rozpoczyna realizację wieloletniego planu modernizacji wodociągów. Mamy tu na myśli kanalizacji dokumentacji technicznej, modernizacji oczyszczalni ścieków, jak też budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Ogrody. Zbiórka dla Hani. Zalew znów otwarty. Na ten moment czeka wiele młodych osób. Własne cztery kąty to coś, o czym marzą, zaczynając dorosłe życie. W piątek spełniło się marzenie kilkudziesięciu rodzin. Tego dnia oficjalnie odebrały klucze do mieszkań i mogły się wprowadzać. Nowy blok Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ulicy Włosiankarskiej uroczyście został oddany do użytku. Uroczyste przecięcie wstęgi, gratulacje, życzenia i można się wprowadzać. Niektórzy lokatorzy już dzień przed wnosili pierwsze rzeczy. Robert Małek nie mógł się doczekać, aż w końcu wyprowadzi się ze stacji do własnego domu. Jestem zadowolony z tego, że jutro już będą klucze oficjalnie podarowane i będziemy sobie spokojnie mieszkać. Cisza, spokój. Okolica, w jakiej wybudowano blok, rzeczywiście spokojna, zielona i cicha, mimo że przecież niedaleko od centrum. Stale jest od drogi, także dzieci, mam syna 5-letniego, także będę bezpieczny o to, że na drogę mi nie ucieknie. Są dwa place zabaw, cisza, spokój, nie słychać samochodów. To tak jakby się praktycznie na wsi mieszkało, bo tam z tamtej strony są ogródki działkowe. Bardzo fajny, zielony klimat i, no i fajnie jest. Aby było tak fajnie, robotnicy pracowali bez przerwy półtora roku. Budowa bloku rozpoczęła się w kwietniu 2014 roku. Prezes TBS Marek Łukasik mówi, dzisiaj jest wielki dzień dla 40 rodzin. Rozpoczynamy zasiedlanie budynku. Mamy przygotowanych 40 mieszkań do zasiedlenia, z tego 16 mieszkań trzypokojowych, 24 mieszkania dwupokojowe. Mieszkania są wykończone, pod klucz, lokatorzy już niektórzy zaczynają coś tam robić, wprowadzają się wcześniej ze względu na różne sytuacje tam życiowe, stancja, nie stancja i tak dalej. No ale mieszkania są ładne, jeszcze zostały nam drobne wykończenia, jak Państwo tu widzicie, posprzątanie jeszcze placu, ale najważniejsze, żeby mieszkańcy otrzymali te swoje ulubione, kochane mieszkania. Teren wokół bloku zostanie zazieleniony, już są przygotowane miejsca parkingowe i plac zabaw. Towarzystwo Budownictwa Społecznego na budowę zaciągnęło kredyt w wysokości 45% wartości inwestycji, a przyszli właściciele wpłacali 55% wartości mieszkania. Jest możliwość wykupu mieszkań po 5 latach od daty otrzymania pierwszej raty transzy kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Także w tym roku, już w listopadzie będzie rok od zaciągnięcia pierwszej transzy. Od listopada po 4 latach ten najemca, który będzie posiadał tą gotówkę do wykupu, będzie mógł sobie już kupić te mieszkanie. Nic dziwnego, że dla lokatorów budynku przy Włosiankarskiej ubiegły piątek to jeden z najszczęśliwszych dni w życiu. Nowe mieszkanie w atrakcyjnej cenie na biłgorajskim rynku nieruchomości, który w większości jest przecież rynkiem wtórnym, dla wielu osób pozostaje jedynie w sferze marzeń. Tym rodzinom udało się je spełnić. Wszystkim mieszkańcom życzymy długich, szczęśliwych lat w nowym lokum. Kolegium UMCS w naszym mieście z końcem roku akademickiego przestało istnieć. Działalność dydaktyczna kolegium została wygaszona z dniem 31 lipca bieżącego roku. Budynek, który zajmowała uczelnia przy ulicy Bohaterów Monte Cassino, wróci więc do starostwa powiatowego. Władze powiatu od razu przystąpiły do jego zagospodarowania i być może jeszcze w tym roku wprowadzą się tam nowi lokatorzy. Kolegium nie będzie, ale ten spory budynek nie będzie świecił pustkami. Władze powiatu biłgorajskiego zamierzają przenieść do niego młodzieżowy dom kultury, zespół szkolno-rewalidacyjny oraz ośrodek interwencji kryzysowej. Starosta Togarski mówi, czekamy na przygotowanie aktu notarialnego i oficjalne przejęcie budynku od UMCS-u. Wtedy będą mogły ruszyć remonty.
Pierwszą kondygnację chcemy przeznaczyć na szkolny ośrodek rewalidacyjny, który obecnie mieści się w medycznym studium zawodowym. Będzie to szkoła dla dzieci specjalnych i będzie spełniał wszystkie wymogi, które dla tej szkoły są przeznaczone. Pani dyrektor Kopacz oglądała ten budynek, projektantka również. Będą do wykonania pewne prace adaptacyjne. Niewielka to opłata będzie, ale mimo wszystko to trzeba będzie wykonać. Część pomieszczeń, łącznie 750 m2, zajmie Młodzieżowy Dom Kultury. Od ponad 20 lat wynajmujący budynek przy ulicy Nadstawnej, należący do spółdzielni mieszkaniowej Łada. Sale co jakiś czas były remontowane, jest nowy parkiet w tanecznej, płytki w holu, ale ściany nie są z gumy, wychowankom i pracownikom było po prostu ciasno. Wszyscy ci, którzy odwiedzali naszą placówkę w czasie różnych imprez i uroczystości, znają rozkład pomieszczeń, wiedzą, że korzystamy z jednej dużej sali, w której odbywają się imprezy, jak również zajęcia, oraz kilka mniejszych, jedna przechodnia, mamy też pomieszczenie w piwnicy, gdzie jest pracownia plastyczna, mamy garderobę zespołu TANEF również w piwnicach bloku. Jeśli chodzi o lokalizację w mieście, to jest to dobre miejsce, natomiast jeśli chodzi o rozkład pomieszczeń, to niekoniecznie. Pomieszczenia ciasne i przypominające labirynt starosta Marian Tokarski przekonuje, w nowym budynku Młodzieżowy Dom Kultury będzie miał lepsze warunki. Bez porównania będzie to inna powierzchnia, ponad 750 m2 będzie przeznaczone, będą oddzielne sale lekcyjne na poszczególne zajęcia. Sądzę, że Młodzieżowy Dom Kultury będzie miał zaspokojone potrzeby na dzisiejsze czasy, jakie te ośrodki powinny mieć. W budynku po kolegium będzie więc Młodzieżowy Dom Kultury, zespół szkolno-rewalidacyjny, ośrodek interwencji kryzysowej, a starostwo nie ma zamiaru wyrzucać na bruk dotychczasowych lokatorów. W naszym interesie jest to, by ci wszyscy lokatorzy, którzy na dzień dzisiejszy użytkują, też znaleźli się w tym budynku, bo to będzie nam pomniejszało koszty utrzymania. Ten dochód na tą chwilę zabezpiecza pełne koszty funkcjonowania tego całego obiektu. Jeśli starostwo w niedługim czasie oficjalnie przejmie budynek od UMCS-u, uda się przeprowadzić remonty, to Młodzieżowy Dom Kultury i zespół szkolno-rewalidacyjny przeprowadzą się tam jeszcze w tym roku. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przystąpiło do realizacji nowego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w naszym mieście. Plan jest 3-letni, a o jego szczegółach opowie nam prezes przedsiębiorstwa Andrzej Furmanek. Prezes PGK Andrzej Furmanek mówi, nasze przedsiębiorstwo realizuje te zadania w ramach wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Plan ten przyjmowany jest każdorazowo na okres 3 lat. Obecny już zatwierdziła Rada Miasta. Źródłem finansowania tego wykonania zadań tego planu są środki własne spółki pochodzące z odpisów amortyzacyjnych, środki pozyskane jako pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, jak te środki bezwrotne pozyskane z zewnątrz w ramach funduszy unijnych. W tym roku spółka planuje wydać na modernizację urządzeń około 2,5 miliona złotych. Część tej kwoty trzeba będzie przeznaczyć na spłatę pożyczek. Kanalizacja sanitarna zostanie wykonana w ulicy Magnoliowej i Jana Pawła II. Modernizowana będzie również sieć w tych ulicach, gdzie miasto kładzie nowe nawierzchnie. PGK pracuje też nad dokumentacją techniczną. Chodzi przede wszystkim o modernizację oczyszczalni ścieków i inwestycje spółki w osiedlu Ogrody. Mamy tu na myśli wykonanie dokumentacji technicznej, modernizacji oczyszczalni ścieków, jak też budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Ogrody, która obejmuje wykonanie ponad 3 km kanalizacji sanitarnej. Są to ulice Kochanowskiego, Narutowicza i Piłsudskiego z włączeniem do ulicy Cegielnianej. Na tą dokumentację, na jej wykonanie pozyskaliśmy środki zewnętrzne. Z kolei w 2016 roku przedsiębiorstwo planuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicach Sitarska, Krzeszowska, 3 Maja, Jagodowa, Błękitna, Tęczowa i Południowa. PGK wybuduje też sieć wodociągową w ulicy Piłsudskiego. Z kolei w roku 2017 rozpocznie się modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia ścieków jako ten obiekt pracujący w agresywnym środowisku ścieków, no niestety wymaga
kolejnej modernizacji. Również ze względu na zmieniające się przepisy w zakresie ochrony środowiska, w zakresie oczyszczania wskaźników oczyszczania ścieków. Nie bez znaczenia też jest zużycie eksploatacyjne oczyszczalni. No, oczyszczalnia w jej wiek zbliża się już do 20 lat. Jeszcze starsza jest sieć sanitarna w ulicy Armii Kraków i w części ulicy Lubelskiej. Pochodzi z lat 70. i również doczeka się modernizacji. Ponad 3000 zł zebrano dzięki sile mięśni i chęci pomocy. W niedzielne popołudnie ponad 100 osób tańczyło w maratonie z zumby w sali Biłgorajskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tańczyli instruktorzy z całego kraju, a wszystko po to, by pomóc Hani Bogdanowicz. Oprócz instruktorów tańczyli również inni goście, czyli pozostali uczestnicy. Nie przeszkadzał ani upał, ani brak żelaznej kondycji. Potrzebne były jedynie wielkie serca. I takie nie zawiodły. Początek to wspólne zdjęcie, a potem zaczynamy. Za nami pierwszy charytatywny biłgorajski maraton zumby. I z tego miejsca chciałam serdecznie podziękować przede wszystkim sponsorom, bez których ta impreza raczej by się nie odbyła. Bardzo wiele osób i wiele firm włączyło się do akcji i chciałam również podziękować przede wszystkim tym osobom, które pomimo upałów przyszły poćwiczyć, dały z siebie wszystko, wytrzymały 3 godziny. Hania przyszła na świat w 26 tygodniu ciąży. Urodziła się jako skrajny wcześniak z wieloma problemami, m.in. z niewydolnością oddechową, zapaleniem płuc, martwiczym zapaleniem jelit czy wylewem okołokomorowym. Na jej leczenie niezbędne są pieniądze. Maraton poprowadziło 6 instruktorów zumby z całej Polski. Wśród nich Maciej Jopek, Kamila Smyk, Weronika Antoniewicz, Damian Otkała, Kinga Wasak i Aneta Patro. Mieliśmy cudownych instruktorów z całej Polski, z Krakowa, z Warszawy, Rzeszowa, Chrubieszowa, Białej Podlaskiej i prowadzili oni dla nas zajęcia różnorodne. Każdy instruktor prowadzi inaczej, niektórzy szalenie. No i ćwiczyły z nami dzieciaki, kobiety naprawdę w różnym wieku. Wszyscy dołączyli się do ćwiczeń. 3 godziny było dobrej zabawy. Dobrej zabawy, tak. Udało się zebrać ponad 3000 zł, a to jeszcze nie koniec. Przez cały czas można licytować różne przedmioty przekazane przez sponsorów, w tym bony, na przykład do salonów kosmetycznych. Dla Hani udało się wytańczyć i zebrać ponad 3000 zł, a już we wrześniu, dokładnie w dniach od 4 do 6 września w Ośrodku Sportu i Rekreacji odbędą się imprezy związane z dniami otwartymi ośrodka. Szczegóły już za chwilę zdradzi Eliza Rafał. Za nami tego lata już mamy imprezy, które organizowaliśmy czy współorganizowaliśmy razem z instytucjami czy osobami tutaj z Biłgoraja, między innymi piknik Trzeźwo Zdrowo na Sportowo czy charytatywny maraton zumby, ale już dziś mogę Państwa zaprosić na Dni Otwarte OSIR, gdzie również będzie taka impreza charytatywna, bo będziemy zbierać na środki na Stowarzyszenie Krok za Krokiem, które działa tu w Biłgoraju, ale oprócz tego, jak zawsze, masa atrakcji sportowych przed nami. Podczas Dni Otwartych OSIR zaplanowaliśmy bardzo dużo atrakcji. Będzie to 3-dniowa impreza. Zaczynamy w piątek wieczorem i już dziś zapraszam panie i mężczyzn chętnych do skorzystania z naszych obiektów, bo będą one otwarte i będzie można skorzystać z naszej odnowy biologicznej czy z siłowni, ale również zaplanowaliśmy na piątkowy wieczór taki kącik beauty i spa dla pań. Będzie można skorzystać z porady kosmetycznej czy z masaży. To nie tylko będzie zwiedzanie obiektów OSIR, ale również festyn taki rodzinny, rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców Biłgoraja i przybyłych gości, podczas którego będzie całe mnóstwo atrakcji. Będą na przykład darmowe przejażdżki konne, będziemy właśnie zbierać pieniążki na Stowarzyszenie Krok za Krokiem, będzie wyścig kolarski po ziemi biłgorajskiej i wiele, wiele innych atrakcji, więc serdecznie zapraszam. Dni otwarte Ośrodka Sportu i Rekreacji dopiero we wrześniu, a już dziś, teraz zapraszam Państwa nad Biłgorajski Zalew, jest znów otwarty.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że zniósł tymczasowy zakaz kąpieli. Na podstawie przeprowadzonych badań jakości wody już od czwartku można bezpiecznie korzystać z biłgarajskiego zalewu. Przypomnijmy, już dwukrotnie tego lata zachwyt Sinic uniemożliwiał korzystanie z atrakcji wodnych. Sinice są niebezpieczne zwłaszcza dla małych dzieci i osób starszych. Zachłyśnięcie się zakażoną wodą może spowodować mdłości, wymioty, wzdęcia czy kolkę. Ostatni zakaz obowiązywał od 16 lipca. Od czwartku 13 sierpnia można już bezpiecznie korzystać z biłgarajskiego zalewu. Korzystajmy z ostatnich dni wakacji i ciepła, bo od poniedziałku zapowiadane jest ochłodzenie. Kończą się upały, kończy się lato, kończą się też prace w polu. Koniec sierpnia to tradycyjnie czas podsumowania plonów i święta ludowego, czyli dożynek. W tym roku nasze powiatowe, biłgorajskie dożynki odbędą się w Goraju. Szanowni Państwo, 30 sierpnia to jest w ostatnią niedzielę miesiąca sierpnia. Powiat wspólnie z gminą Goraj organizuje dożynki powiatowe Święto Plonów w miejscowości Goraj. Serdecznie zapraszam na tą uroczystość, która rozpocznie się mszą świętą o godzinie 10. Szczególnie kłaniam się tutaj mieszkańcom miasta Biłgoraj. Będzie miło, jeżeli Państwo przyjmą zaproszenie na tą przepiękną uroczystość. Do zobaczenia. Teraz przed nami druga część wieści, a zaczniemy ją od dłuższego materiału. Anita Maińska była w ubiegły weekend na festiwalu, który odbywał się w Biłgorajskim Centrum Kultury i tuż obok, na placu. Zapraszam, od tego właśnie zaczynamy drugą część wieści. Festiwal Kultur. Karolina Gorczyca na scenie BCK. Jeden i jeden. Jest dwa. Bardzo dobrze. Wielki Teatr w Małych Trzęsinach. Mi najbardziej się spodobały zajęcia muzyczne, no bo lubię śpiewać, lubię słuchać muzyki. No ja poszłam na zajęcia muzyczne, dlatego bo bardzo lubię śpiewać i słuchać muzyki. To już drugi raz, kiedy Biłgoraj zaprosił na dwudniowe wydarzenie artystyczne realizowane w ramach projektu Bliżej Sztuki, a dofinansowywane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura Interwencje 2015. Festiwal Kultur zainaugurował Festiwal Warszawa Singera, to trzy koncerty, monodram i spotkania z zaproszonymi gośćmi. I tak Dorota Skakuj opowiadała o Biłgoraju wielokulturowym i zaprosiła na spacer śladami biłgorajskich Żydów i Ukraińców, a do Biłgoraja miasta dzieciństwa zabrał gości Szmulik Acmon-Wircer. Festiwal rozpoczęło spotkanie z biłgorajaninem Samuelem Acmonem-Wircerem, który nasze miasto opuścił po wybuchu II wojny światowej, ale pomimo tak długiej przerwy doskonale pamięta i język ojczysty, i miasto swojego dzieciństwa. Nie jestem już taki młody, ale pamiętam swoją młodość. Pamiętam nawet pierwsze moje lata. Byłem urodzony w sobotę. Jestem, skąd ja wiem, to powiem, że matka mi opowiadała. Miałem 6 lat, chodziłem do polskiej szkoły aż do godziny pierwszej, a potem od drugiej czy pół do trzeciej chodziłem tam na piaskach była ta szkoła, chodziłem na piaski do szkoły hebrajskiej. Także miałem dość zajęty dzień. I tak byłem wychowany aż do wybuchu wojny. Wojna to tak traumatyczne doświadczenie, którego nie można zapomnieć. Podczas tułaczki po świecie, a przebywał i na Syberii, i w Kazachstanie, życie wymusiło na nim naukę 8 języków. Swoje wspomnienia spisał, a ich fragmenty cytował gościom. Dziś, jak dodał Acmon-Wircer, najważniejsza jest współpraca, która łączy nasze narody. Jak powiedział właśnie znany autor Bernard Shaw, nie pamiętając przeszłości, nie żyjąc dzisiaj z nią, w dzisiejszych czasach nie będziemy mieli przyszłości. I ja jestem bardzo, wierzę w to. Jest jeszcze wielka przyszłość dla Biłgoraja. Jestem bardzo dumny, że jestem honorowym obywatelem tego miasta. Sobotni wieczór to również spotkanie z laureatami turnieju recytatorskiego imienia Izaaka Baszewica Singera. Wyreżyserował go Andrzej Głowacki, a koncert odbył się w sali kameralnej BCK, co okazało się nie bez znaczenia.
klimatyzowanym pomieszczeniu. Niech się inni martwią, co zrobić z tak pięknie rozpoczętym wieczorem. A my zobaczymy przez te 43 minuty po wyłączeniu telefonów komórkowych. Oczywiście zobaczymy laureatów poprzednich edycji turnieju imienia Isaaca Bashevisa Singera w ich evergreenach, że się tak wyrażę, w obcym języku, nie po żydowskim. Co było po tym, gdy już ostatnie wydałem tchnienie? Co było? Doktor Kirchhoff w Dolinie Jozafata stoi na uboczu, co chwilę jednak wyrywają go z zamyślenia. Pan także Kirchhoff. Witaj, doktorze. Witaj, doktorze Kirchhoff. Dzień dobry, odpowiada doktor Kirchhoff, czując pewną niesamowitość z tego sformułowania. Ale nic. Zajęty rozmyślaniem, co było potem. Kroki ludzi. Kroki kaczek. Kroki lunatyków. Synów. I córek! Kroki sprawiedliwych! Odróżniam je! Z łatwością! Niekiedy wdziera się przez szpar jaśniejszy świat, co pozwala mi przypuszczać, że mogłam stąd wyjść. Ale nie poddaję się temu przypuszczeniu. Nie żyję go w sobie. Żyje strach. Tak jest lepiej. Jest tu coś, co jest jeszcze straszniejsze. Cisza. Przy wielkich pożarach czasem następuje taka chwila najwyższego napięcia. Strugi wody opadają. Strażacy przestają się wspinać. Nikt się nie rusza. Bez szmeru wysuwa się czarny gzyms w górze, a wielka ściana, za którą bucha ogień, pochyla się bez szmeru. Wszyscy stoją i czekają z podniesionymi ramionami, z twarzą namarszczoną na oczy. Taka tutaj jest cisza. Pierwszy dzień festiwalu zakończył koncert. Muzyka i taniec sąsiadów. Taki tytuł nosi dzisiejszy koncert, który za moment się rozpocznie. A nawiązuje on do tego, co przed laty było w naszym mieście, bo wszyscy pamiętamy, znaczy z opowieści, bo nikt z nas aż tak tyle nie żyje, że kiedyś w Biłgoraju obok siebie żyli Polacy, żyli Żydzi i żyli Ukraińcy. I dzisiejszy koncert przypomnie nam te dwie kultury, żydowską i ukraińską, muzykę żydowską oraz tańce i śpiewy ukraińskie. A rozpocznie dzisiejszy koncert zespół, który przyjechał do nas z Lublina. Nazywa się Neokles. Są to młodzi, jak sobie mówią sami, pełni energii, żywiołowi i przystojni młodzieńcy. Zespół Neokles. Posłuchaliśmy muzyki naszych jednych sąsiadów, a już za chwilę będziemy mogli posłuchać muzyki oraz obejrzeć tańce, może wspólnie tańczyć z drugimi sąsiadami, czyli z ludnością ukraińską. A wszystko to za sprawą gościa naszego festiwalu, drugiego gościa, który przyjechał dzisiaj do nas z Lwowa. Jest to Narodowy Zespół Tańca Połonina, pracujący przy Uniwersytecie Leśnictwa we Lwowie. Muzyka.
Темно зелен з блиском синюватим, і кучі стішу від сльози. Ах, ті ріки срібною водою, ах, ті ріки з кам'янистим дном. Niedziela to Witold Dąbrowski, jego monodram Tajbełę i jej demon oraz inne opowiadania. Ale zanim aktor przeniósł nas w stary żydowski świat, który zaginął w czasie wojny... Dawno temu mieszkał w Lublinie pewien stary, mądry rabin. Nie lubił opuszczać swojego miasta. Kiedy już jednak wybierał się w jakąś podróż, nawet do pobliskiego sztetla, zawsze zabierał ze sobą wielką walizkę, w której mieścił, jak sam mówił, swój cały świat. Pewnego razu stary rabin wybrał się w naprawdę daleką podróż. Wyjeżdżał z kraju. Gdy przekraczał granicę, celnik zwrócił uwagę na jego bagaż. Co pan tam wiezie? Zapytał. No i cały świat. Odpowiedział jak zwykle rabin. Cały świat, mówisz pan? To proszę w takim razie otworzyć tę walizkę. Co było w środku? Nie uwierzyć. Pośród szeregu starych, mądrych, grubych, hebrajskich ksiąg znajdowało się kilka naprawdę dziwnych rzeczy. A to kamyk polny z cudownym odcieniem. A to woreczek z grudką czarnej ziemi. To znów zasuszone kwiaty, liście i mech. Co to jest? Zapytał zdumiony celnik. Jak to co? To jest właśnie mój cały świat. Ponieważ nie mogłem spakować całego Lublina, wziąłem go ze sobą trochę. A przecież trochę bardzo często znaczy wszystko. Tak, tak. Trochę często znaczy wszystko. Koncert finałowy to przeniesienie w czasie do momentu, kiedy Biłgoraj zamieszkiwali ludzie trzech nacji: polskiej, żydowskiej i ukraińskiej. Przenieśli nas tam artyści grupy Pokolenia, zespołu Połonina i Teatru Żydowskiego z Warszawy. Wszystko w reżyserii Andrzeja Głowackiego oraz z pomocą artystów z Teatru Poezji i Piosenki. Tu trzeba czegoś, rozumicie, spektakularnego. Co? Widowiskowego. No takie, co by miało... I początek, i środek, i koniec, żeby był element narodowy, no i żeby było tak światowo. Trzeba wyprowadzić element rodzinny. Rodzina to podstawa. Zależy jakiego radia. Ej, to chyba widzi mi się o całkiem inną rodzinę się rozchodzi. A to jakaś taka niepełna. A bo ojciec zachorował i przysłał same cory. No taki żart. No Thank you.
zapadła noc długa, latarnie wiatr ducha, kto pieśni mej słucha, żart chyba sam. Idę, gdzie noc gna mnie, choć miasta pół zna mnie, nie patrzy nikt na mnie i na mój kraj. Festiwal Kultur to dwudniowe wydarzenie artystyczne zrealizowane w ramach projektu Bliżej Sztuki, a dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura Interwencje 2015. Ubiegły weekend upłynął więc pod znakiem festiwalu, a we wtorek na scenie Biłgorajskiego Centrum Kultury można było zobaczyć spektakl teatralny zatytułowany Lekcja. Jedną z głównych ról zagrała w nim biłgorajanka Karolina Gorczyca. Pani jest moją nową uczennicą. Tak, proszę pana. Dzień dobry panu profesorowi. Zdaje mi się, że się nie spóźniłam. Starałam się przyjść na czas. Nie, ależ stąd właśnie kończyłem. No to, nie przepraszam, proszę o wybacz. Ale nic nie szkodzi, panie profesorze, przecież nic się nie stało. Jedną z głównych ról w spektaklu gra Karolina Gorczyca, urodzona w Biłgoraju, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie imienia Ludwika Solskiego. O przyjęcie na pierwszy rok studiów ubiegało się 700 osób, wybrano jedynie 20, w tym 8 dziewczyn. W grupie tej znalazła się Karolina Gorczyca z Biłgoraja. Dziś znana i ceniona aktorka teatralna i telewizyjna. Pierwsze kroki stawiała właśnie u nas pod okiem Alicji Jachiewicz-Schmidt. Karolina od kilku lat mieszka i pracuje w Warszawie, a w strony rodzinne wraca przy okazji takich wydarzeń jak spektakl teatralny. W ubiegły wtorek biłgorajanka zagrała na scenie BCK w sztuce Lekcja. Jeden i jeden jest dwa. Bardzo dobrze. Pani się już bardzo wiele nauczyła, pani szybko zdobędzie pełny doktorat. To świetnie, to świetnie, ja się bardzo cieszę, panie profesorze. Idźmy dalej. Ile jest? 2 i 1. Akcja lekcji rozgrywa się w domu profesora, do którego właśnie przychodzi młoda uczennica. Bohaterka zdała już maturę, ale planuje dalszą edukację. Początkowo spokojna pogawędka z żartami i refleksjami o świecie ustępuje miejsca kłótni. Okazuje się, że o ile uczennica świetnie dodaje i mnoży w pamięci nawet wielkie liczby, to nie jest w stanie zrozumieć podstaw odejmowania ani nawet pojęć mniejszości i większości. Rozdrażnienie profesora narasta z każdą chwilą. W matematyce trzeba zawsze liczyć. Liczy się rozumienie problemu. Powinna pani dojść do tego wyniku, jak zresztą do wszystkich innych, metodą rozumowania matematycznego, indukcyjnego. Abstrakcyjne rozmowy, absurdy i też niekiedy intelektualny bełkot ujawniają bezradność wobec podstawowych pytań. Dlaczego? Pytań postawionych w kontekście przemocy tak symbolicznej, jak i, co się okaże w finale, także całkiem dosłownej. To był ten duży teatr, a teraz kilka słów o tym mniejszym, ale równie interesującym. Jak zagrać na profesjonalnej scenie, jak zaśpiewać, czy nauczyć się kuglarstwa, jak zbudować scenografię. Tego wszystkiego i nie tylko można było się dowiedzieć podczas warsztatów Lato w Teatrze organizowanych w Trzęsinach. Tam przez 2 tygodnie podczas wspólnych prób powstaje spektakl Królestwo na podstawie opowieści z Narni, a spektakl będzie można zobaczyć 23 sierpnia w sali widowiskowej BCK. Szczegóły już za chwilę. Lato w Teatrze jest atrakcyjną ofertą teatralną dla uczniów, którzy z różnych przyczyn spędzają wakacje w swojej miejscowości. Tegoroczna edycja teatralnych półkolonii i warsztatów odbywa się m.in. w Trzęsinach. Przyjechaliśmy z Warszawy, jesteśmy grupą zrzeszoną w jakiejś części w Stowarzyszeniu Działań Twórczych Republika Warszawa i robimy tutaj z dziećmi spektakl pod tytułem Królestwo na podstawie opowieści z Narni w ramach warsztatów Lata w Teatrze. Robimy to już 3. raz. W zeszłych latach to były spektakle o świętym Franciszku, gdzie ptaki, a 2 lata temu boso.
I wtedy spektakl już tutaj też był grany w nowym Biłgorajskim Centrum Kultury i przy pełnej publiczności i był bardzo gorąco odebrany. W tym roku podczas warsztatów dzieciaki pracują nad przygotowaniem spektaklu Królestwo na podstawie opowieści z Narni. Praca ta potrwa 14 dni. W Trzęsinach robimy warsztaty z wielu dziedzin, które właśnie przydają się do stworzenia spektaklu w pełni profesjonalnego, można powiedzieć. Więc są warsztaty aktorskie przede wszystkim, to wiadomo, zrzeszają aktorów małych. Potem scenograficzne, dzieci pracują nad scenografią do spektaklu. Także warsztaty lalkarskie, budują lalki, twarze, wielkie kukły i makiety, kostiumy. Muzyczne, tworzą całą oprawę muzyczną spektaklu, wokalne śpiewają, jeszcze kuglarskie, na których uczą się po prostu kuglarstwa, szaleją i chichrają się do bólu. I też mamy takie akcje dziennikarskie, podczas których właśnie na przykład dzieci jadą do telewizji albo do radia, albo piszą swojego bloga z całych warsztatów. I to są dzieci z Trzęsin i okolic. W zajęciach biorą udział najmłodsi mieszkańcy Trzęsin. Każdy mógł wybrać takie zajęcia, jakie najbardziej go interesują. Podobały mi się zajęcia aktorskie i kuglarskie również. Na aktorskich zajęciach oczywiście mamy tam spektakl, opowieści z Narni, Królestwo. Będziesz brał udział w tym spektaklu? Tak, będę brał. A na kuglarskich warsztatach to jest coś w stylu jeżdżenie na monocyklach, żonglowanie. Mi najbardziej się spodobały zajęcia muzyczne, no bo lubię śpiewać, lubię słuchać muzyki. No ja poszłam na zajęcia muzyczne, dlatego bo bardzo lubię śpiewać i słuchać muzyki. A wśród proponowanych zajęć są m.in. warsztaty ze scenografii, które prowadzi Olga Warabita. Prowadzę zajęcia, tak naprawdę warsztaty ze scenografii, natomiast jest to współczesna scenografia, czyli scenografia multimedialna, więc oprócz takich zajęć z tradycyjnej scenografii, gdzie na przykład prawda, piłujemy, coś składamy, lepimy, czyli takich zajęć bardziej plastycznych, to oprócz tego mamy też warsztaty komputerowe, gdzie odtwarzamy na przykład animacje na żywo, produkujemy animację poklatkową, więc dzieci także jakby tak naprawdę łączą tą scenografię tradycyjną z nowymi mediami, z technikami multimedialnymi. Myślę, że to jest tak naprawdę dość w dalszym ciągu nowatorskie w teatrze, a dla dzieci jest to prawda takie bardzo, bardzo chyba najbardziej interesujące no, z tego wszystkiego. Na koniec warsztatów przygotowywane jest przedstawienie, które następnie prezentowane jest w teatrze bądź innej miejskiej przestrzeni. Tak będzie i w tym roku. Dzień dobry, nazywam się Karolina i zapraszam Was na spektakl, który odbędzie się 23 sierpnia o 15 w Biłgoraju w sali widowiskowej. Nazwa tego spektaklu to jest Królestwo. Wieczór z Mają Komorowską, czyli Pytania, które się nie kończą, to kolejne artystyczne wydarzenie, na które zaprasza Biłgorajskie Centrum Kultury. W październiku 2014 roku ukazała się publikacja Pytania, które się nie kończą Mai Komorowskiej i Tadeusza Sobolewskiego. Jest to pierwsza edycja książkowa z serii Biblioteka Teatru. Rozmowy Tadeusza Sobolewskiego z Mają Komorowską to rodzaj medytacji nad istotą teatru, nad życiem. Nie jest to z całą pewnością książka dla teatrologów, ale dla każdego wrażliwego odbiorcy teatru i filmu. W sobotę 15 sierpnia o godzinie 18 w sali kameralnej Biłgorajskiego Centrum Kultury. Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Mają Komorowską. Wstęp wolny. Biłgorajskie Towarzystwo Literackie ogłasza kolejną edycję konkursu literacko-publicystycznego O Łabędzie Pióro. Uczestników konkursów w poszczególnych dziedzinach zgłaszają stowarzyszenia społeczne, twórcze oraz instytucje kultury w terminie do 7 września. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres Biłgorajskie Towarzystwo Literackie, ulica Kościuszki 16, 23 400 Biłgoraj. Finał konkursu przewidziany jest na 4 kwartał bieżącego roku. Biłgorajskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza na zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży w każdy wtorek i czwartek sierpniowy w godzinach od 11 do 13. Pracownia plastyczna BCK. Spotkania są bezpłatne, jednak ilość miejsc na każdym spotkaniu jest ograniczona. Serdecznie zapraszamy, pierwsze zajęcia już 4 sierpnia.
Koniec tego wydania Wieści Biłgorajskich. Przypominam jeszcze, że właśnie rozpoczyna się spotkanie z wybitną polską aktorką Mają Komorowską, która dzisiaj wieczorem gości w Biłgorajskim Centrum Kultury. Proszę się spieszyć, może jeszcze Państwo zdążycie, w sali kameralnej o 18:00 początek tego spotkania, a ja się żegnam i w imieniu Anity Maińskiej zapraszam na Wieści Biłgorajskie za tydzień. I know. It wasn't my idea. We make a good team, you and I.